Kuba Kożuch do Przemysława Świercza. Rozpoczynamy drugi mecz Mistrzostw Świata w Meksyku. Polska, Kostaryka. Tu musimy wyjść na boisko, walczyć, grać w piłkę nożną, nie przejmować się takimi sprawami. Właśnie teraz na boisku Kuba Kożuch. Kożuch był faulowany. To powinna być kartka, tylko jakiego koloru? Przemysław Świerć, strzał zablokowany. Jeszcze poprawi to Guszkiewicz. Ale świetna interwencja. Bartek Łastowski, cały czas Polacy. Krystian Kapon, ależ tam blisko, od razu ma krycie dwóch zawodników. Długie zagranie w kierunku Bartka Łastowskiego. Łastowski, rozpędza się Łastowski, ma dużo miejsca. Kożuch, ależ brakło centymetrów. Przemysław Świerć. W kierunku Krystiana Kapona. Kapon ma dużo miejsca. Potrafi się rozpędzić. Kapon! Jest strzał, ale ten strzał jest zablokowany. No, liczymy na kolejne bramki w wykonaniu Krystiana Kapona. Wczoraj pokazał już część swoich wysokich umiejętności Krystian Kapon. Teraz Kożuch. Kożuch do Kapona! No jest gol! Jest! 1-0! 1-0! No myślałem, że ta piłka nie wpadła, ale ostatecznie wturlała się do bramki. Krystian Kapon 1-0! Na lewej stronie kapitan reprezentacji Polski, do Bartka Łastowskiego. Jest Roszek na lewej stronie, Kamil Roszek, ależ pofrunął teraz, wybijając piłkę, Carlos Madrigal. Kapon, mamy dużo miejsca, mamy sporo czasu teraz, możemy to rozegrać. Bartosz Łastowski, ależ to była świetna interwencja. Uwaga, bo teraz Kostaryka. Bartosz Łastowski, uwaga, bo teraz Kamil Grygiel, ma dużo miejsca, Kamil Grygiel, ale dlaczego to nie wpadło? Oskar Sada w polu karnym między innymi naszej reprezentacji, ale dobrze teraz interweniował Łukasz Miśkiewicz. No i rusza Bartosz Łastowski, rozpędza się polski Messi, minął sobie obrońców, ależ kolejna świetna interwencja. Kostaryki. Uwaga, jest uderzenie, ale jest też spokojna, pewna interwencja naszego bramkarza. Uwaga, teraz rozpędza się Kuba Kożuch. Jakub Kożuch, No niestety, po raz kolejny górą Carlos Madrigal. Łastowski, obiła się piłka o Alvaro Orozco. Krystian Kapon do Kożucha. Jakub Kożuch, jest strzał. No wydaje mi się, że mógł szybciej zagrać do Kamila Grygiela. Jakub Kożuch. Do Bartka Łastowskiego. Łastowski oddaje do Guszkiewicza. Guszkiewicz, uderzenie. Po raz kolejny zablokowane. No Łukasz Miśkiewicz teraz. No niestety zagrywa ręką. Żółtą kartką ukarany nasz bramkarz. No i w tej ostatniej minucie jeszcze może się niestety wszystko zmienić. Cały polski zespół w polu karnym. Uwaga! Jest na szczęście piłka w dłoni Łukasza Miśkiewicza. Jedna z ostatnich szans na wyrównanie przed Kostaryką. Uwaga! No i teraz Kapon. Koniec tego meczu! Polska wygrywa w swoim drugim spotkaniu na Mistrzostwach Świata. 1-0 z reprezentacją Kostaryki. Cieszą 3 punkty. Cieszy polska gra.